Panie i panowie, witam. Nazywam się Lord Ciacho, a oto pierwsze starcie z Far Cry 4. Jedno z ostatnich produkcji studia Ubisoft i jedna z ostatnio pośpiesznie wydanych produkcji tegoż studia Ubisoft właśnie. Zanim jednak przejdę do marudzenia na ten temat, przyjrzyjmy się, co gra ma do zaoferowania pod względem opcji, jak to przystało na wersję PC. Na początek, gra ma do dyspozycji dwa tryby. Jest to tryb kampanii i jest to tryb multiplayer, czy też tak zwane PvP, ponieważ tutaj możemy zmierzyć się 5 versus 5, możemy stworzyć własną mapę, możemy też bawić się na mapach wygenerowanych przez innych graczy. No okej, koncept fajny, ciekawy. Mnie jednak nie zainteresował. Spróbowałem, pobawiłem się, nie było najgorzej. Jednakże to do mnie nie przemówiło. Dla mnie Far Cry zawsze był tym trybem kampanii, trybem fabularnym i na nim się właśnie skupiam. Dobrze, co nowego wprowadzono w odniesieniu do Far Cry 3? Wprowadzono tryb online, który umożliwia nam wykonywanie misji w koopie, czy też w ogóle przejażdżkę po tym całym świecie w koopie. Nie mam z kim grać, dlatego nawet nie mam jak tego wam zaprezentować. Skupię się zatem na trybie single player całkowicie, czyli tak zwany kampania w trybie offline, jak tutaj gra to zwie. Dobrze, zanim jednak do tego przejdziemy, zapowiedziane wcześniej opcje. Jeżeli nudzą was te opcje, wy złe istoty, kliknijcie sobie tutaj w adnotację i przeskoczcie od razu do gameplayu. Resztę natomiast zapraszam do dalszej prezentacji. Dobrze, mamy tutaj nasze opcje. Czy są to opcje typowo pecetowe? Pod względem interfejsu są to opcje typowo konsolowe. Pod względem zawartości mogę powiedzieć, że są to opcje skupione na PC, zwłaszcza pod względem ustawień kontroli klawiatury, myszy, kontrolera, czy też opcji graficznych. Do wyboru mamy loadouty, czyli tak wyposażenie nasze, zestawy naszych broni, ustawienia rozgrywki w trybie multiplayer, statystyki wszelkiego rodzaju, user manual, multiplayer user manual, po prostu samouczki dostępne od samego początku, samouczki do trybu multiplayer, do trybu single player. Niby pierdółka, ale uważam, że jest to całkiem przydatne, jeżeli szukamy, chcemy coś zrobić, nie wiemy jak to zrobić i mamy te opcje do wyboru od samego początku. Myślę, że to jest całkiem ok, wszystko tu jest wyjaśnione czysto i przejrzyście także. Opcje generalne, tak? Ogólne, że tak powiem. Możemy zmienić sobie język audio gry, niestety nie ma tutaj języka polskiego. Jest meksykański, ale nie ma polskiego. Możemy włączyć lub wyłączyć napisy. Możemy oczywiście... Co to jest weapon tagging? How to tag enemies when aiming at them, as long as they are in... rozumiem. Po prostu to tak, jak w przypadku Far Cry 3 mogliśmy wykorzystać nasz aparat fotograficzny, czy to kamerę, żeby zaznaczyć wrogów. W tym przypadku możemy do tego użyć również broni, po prostu celować przeciwnika, jeżeli znajduje on się w zasięgu broni. Po prostu pojawi się znaczek nad jego głową i będziemy znać jego pozycję. Bardzo, bardzo przydatne i nie trzeba co chwilę bawić się tą durną kamerą, bo to mnie naprawdę irytowało w przypadku Far Cry 3. O, tutaj tego nie ma. Opcje audio są absolutnie żałosne. Jest to śmiech na sali, ponieważ bardzo dużo gier na Androida nawet, czy na jakiekolwiek platformy przenośne, ma dużo bardziej zaawansowane opcje audio. Tutaj mamy do dyspozycji tylko jeden suwaczek. Możemy też włączyć lub wyłączyć muzykę. Włączyć, wyłączyć muzykę. Nie wiem, może powinienem wyłączyć ACO w prezentacji, ale wiecie co, myślę, że pozostawię włączoną. Zaryzykujmy, zobaczymy jak to będzie. Dobrze, gamepad mnie nie interesuje, gram w tą grę za pomocą myszy i klawiatury, aczkolwiek przedstawię jak to wygląda z poziomu opcji. No typowo odwrócenie invert look, czyli odwrócenie znaczenia gałki, tak, do rozglądania się. Invert flying pitch, czyli do wznoszenia się. Odwrócić, jeżeli kogoś to jara mnie, to nigdy właściwie nie jarało.
look sensitivity, czyli po prostu prędkość, z jaką będziemy mogli się rozglądać, wykorzystując nasz kontroler, wibracja, wspomaganie celowania. Haha, i tutaj jest siła kontrolera, tak? Wspomaganie celowania. Nie cierpię. Auto drive, pojazdy niektóre mają w tej grze automatyczne kierowanie. Nie wiem tak naprawdę, jak to działa. Myślę, że zaznaczamy jakiś cel na mapie i tam możemy, nie wiem, postaram się to sprawdzić, chyba że zapomnę. W takim razie z góry przepraszam. Drive and shoot, auto aim, znów auto aim mamy, tak, czyli no, jest to, się robi tutaj zabawnie proste, jeżeli wykorzystujemy nasz kontroler. No cóż, czy możemy tutaj coś przypisać, czy możemy tu zmienić cokolwiek? Możemy coś tutaj zrobić? Nie, tak naprawdę nie możemy tutaj nic zrobić. Przyciski kontrolera, o, są tutaj jakieś, aha, PlayStation, Xbox, przynajmniej ma do wyboru kontroler z PlayStation, kontroler z Xboxa. No cóż, nie możecie sobie niestety przypisać odpowiednich klawiszy tutaj, niestety, nie da się, już próbowałem poprzednio i się nie dało. Można jednakże wszystko pozmieniać, też większej rzeczy, jeżeli chodzi o klawiaturę, co jest bardzo, bardzo fajne. Tak, w przypadku, proszę bardzo, wszystko jest, wszystko działa. To jest dobre. Oczywiście rozgraniczenie rodzajów sterowania dla poruszania się na piechotę, w pojazdach jeżdżących, czy też pływających, lądowych po prostu. I mamy tutaj tak zwany buzzer. Co to jest buzzer? To jest właściwie najlepsza rzecz, jaka mi się w tej grze podoba. Tak, mogę powiedzieć zdecydowanie, najbardziej mi się podoba. Mały helikopterek, taki mały jednoosobowy helikopterek. Nie zbyt wysoko nim wzlecimy, ponieważ chcąc wzbić się w przestworza, nagle silnik przestanie działać, a my możemy, jeżeli nie będziemy zręczni, spaść i się sami zamordować. Ale dzięki temu możemy polecieć w dalekie, dalekie, trudno dostępne zakątki, zrobić to bardzo szybko. Bardzo fajna opcja. Szkoda, że nie było tego w Far Cry 3. Oprócz tego, akceleracja myszy. Powiem tak, wyłączona jest akceleracja myszy, była wyłączona domyślnie, nie włączałem tego dla samej rozgrywki, włączyłem tylko, żeby to przetestować. Działa to okrutnie, jest to paskudne. Nawet bez akceleracji nie powiedziałbym, że ta akceleracja jest do końca wyłączona. Coś tam czuć, coś czuję. Nie wiem co, moje ruchy myszą nie są tak naturalne, jak są w większości innych gier. Także coś tam z pewnością pozostało. Dodatkowo, z ciekawszych opcji możemy sobie pozmieniać nasz widok naszego interfejsu. Tak? Możemy sobie powyłączać pewne opcje, możemy je powłączać. I tyle. Możemy nawet minimapkę sobie wyłączyć, jeżeli to nam przeszkadza. Czyli tak naprawdę możemy wszystko powyłączać i zostawić sobie tylko zwykły, goły ekran z grą. Tyle. Ja pozostawiłem to tak, jak jest. Nie jest źle. Podoba mi się. Dobrze. Przejdźmy do opcji graficznych. One są tutaj w tym przypadku, zdaje się, najważniejsze. Z ogólnych opcji aspect ratio, display resolution, tak, rozdzielczość ekranu, refresh rate, całe szczęście wsparcie dla 144 Hz monitorów. Bardzo mnie to cieszy. Full screen w oknie, tak zwany window the full screen, tak, czyli bez obramowania w opcji, to jest w oknie, to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo przydatne dla wielu, wielu z was. Wiem, że tego używacie. V-Sync wyłączyłem, nie potrzeba mi tego, ponieważ no, nie widzę różnicy, tak, więc po co przepłacać. Ustawienia graficzne, ja mam ustawienie custom z tego względu, że pozmieniałem kilka rzeczy. Co ja pozmieniałem tutaj? Już wam mówię, wyłączyłem mój znienawidzony motion blur. Uważam, że jest to najpaskudniejsza opcja, jaką można dodać graficznie. Dodatkowo, gra jest cholernie toporna. Bardzo toporna. Wydajnościowo jest źle. Bardzo. Bardzo słaba optymalizacja tutaj. Dlatego wielu z was będzie się bawiło tymi opcjami. Ja się bawiłem tymi opcjami przez 2 dni, prawie 3 dni. Zanim doszedłem do takiego poziomu, który pozwoli mi tą grę nagrywać i utrzymać ludzką ilość FPS-ów przy tym nagrywaniu. Aczkolwiek są miejsca, w których jest to niemożliwe wręcz. Także większość ustawień jest tutaj na ultra, też są niektóre na high, ale starałem się po prostu zachować
piękno tej gry, piękno wizualne piękno tej gry. Nie? Z dostępnych opcji ogólnych grafiki mamy oczywiście low, medium, high, very high, ultra i Nvidia. Co nam daje Nvidia? Opcja Nvidia to jest bardzo, bardzo ciekawe. Co tak naprawdę zmienia opcja Nvidia? Opcja Nvidia jedyne co robi, to zarzuca nam tutaj volumetric fog, nam dodaje z enhanced do volumetric fog, co sobie tutaj zostawiłem, prawda? I zmienia delikatnie anti-aliasing i ambient occlusion. A reszta pozostaje ustawień na ultra. No i tak oczywiście motion blur. I też jest zachowane wtedy. Cokolwiek zmieniając, powracamy do ustawień custom. I tak to właśnie zostało. Oprócz tego możemy sobie zmienić ustawienia, podstawowe ustawienia kolorów, jasność, kontrast, nasycenie barw. Tak, dobrze, dobre, dobre, bardzo fajne. Ustawienie zaawansowane, potrójne buforowanie, odciąża to troszkę, że tak powiem, procesy renderowania. Ja dlaczego włączyłem? Ponieważ i tak nie widzę z tym, zauważyłem wzrost FPS-ów bardzo delikatny, ale nie zauważyłem utraty na jakość, dlatego tak to zrobiłem. Vsync mode, rodzaj Vsync'u, normalny sparse, normal sparse, normal sparse. Tak naprawdę to fajnie by było, gdyby to było wszystko opisane, prawda? Ale nie jest to opisane i to jest do dupy. Pod tym względem całe to menu jest do dupy. Tak? Ponieważ jeżeli ja najeżdżam sobie na opcję display resolution i mi wyskakuje komunikat na górze set your screen resolution, równie dobrze mógłby nie wyskakiwać, bo do cholery przecież wiem, że do tego służy ta opcja, tak? Jeżeli w to kliknę, to mi nie wyskoczy z napędu DVD 10 naleśników. Tak? No chyba jest to bardzo oczywiste. To by się bardzo przydały konkretne opisy tutaj już, tak? Water. Terrain, no dobrze, już nie będę się może za bardzo szepiał. Oczywiście mamy exclusive content, gdzie możemy sobie wpisać dodatkowe kody, tak, za zakupione jakieś dodatkowe zawartości do gier. Tutaj też pokazywałem samouczek do trybu single player kampanii i oczywiście napisy końcowe. Dobrze, tyle względem opcji. Przejdźmy do samej rozgrywki. Kyrat. Piękna kraina, po której tygrysy hasają, spadają z drzew, spadają z nieba, wychodzą z podziemi. Ogólnie wszystko tu nas chce zamordować, zwłaszcza nosorożce. Jeżeli trzeba o czymś pamiętać w tej grze, to jest przede wszystkim to, aby nie strzelać do nosorożca, jeżeli nie posiadamy wyrzutni rakiet. Tak. Lepiej stanąć przed nadjeżdżającą ciężarówką ze znakiem pokoju na dłoni, niż wkurzyć nosorożca. Dobrze, kiedy po raz pierwszy włączyłem tą grę, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że odpaliłem Far Cry 3, ponieważ wszystko wyglądało mi bardzo, bardzo podobnie. Jednakże ładniej. Tak, pod względem graficznym ta gra wygląda absolutnie pięknie i nie mogę się do tego przyczepić. Poza kilkoma bugami, glitchami graficznymi, które zaprezentowałem już w moim vlogu. Polecam obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i się z nimi zapoznać. Poza tym, ja byłem i jestem nadal pod wielkim wrażeniem tego, jak dobrze ta gra wygląda. Naprawdę. Wszystkie cienie, wszystkie mgły, trawy, roślinność, zwierzęta, na których zastosowano jakąś dziwną technologię symulacji futer, które działają bardzo, bardzo dobrze. To ja chciałem też zaznaczyć, że nawet nasze otoczenie w odniesieniu do poprzednich gier Far Cry, może w trójce może tego nie zauważyłem, zresztą nie pamiętam, żeby coś takiego było. W każdym razie roślinność, czy nasze też otoczenie jakieś najbliższe, które można zniszczyć, czy też jakoś z nim wejść w interakcję, reaguje na to, co my właściwie robimy. Dajmy na to, proszę bardzo. Strzelę, tak? I to ta gałąź, ta konkretna jedna gałąź reaguje na to, że ja strzeliłem. Po prostu. Proszę bardzo. Tak? Wszystko tutaj działa. Gdybym, dajmy na to, rzucił tutaj granat, co się postaram zrobić, żeby się tak nie sturlał jakoś. Rzucę tutaj granat.
On sobie wybuchnie i proszę bardzo, jakie tumany kurzu się wbiły jak drzewa wokół. Zareagowały bardzo, bardzo ładnie. Gdyby w pobliżu były jakieś budynki, skrzyneczki i jakieś pierdoły, to całkiem możliwe, żeby się porozsypywały czy też porozpadały. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. Nadaje to grze dobry poziom realizmu, mógłbym nawet powiedzieć. Proszę bardzo. Lokalni wędrowcy. Przejdę do lokalnej mieściny i może udamy się w kierunku jakiejś lokacji, którą mógłbym wam zaprezentować. Właściwie chciałbym wam zaprezentować mechaniki tej gry, które tak w zasadzie nie różnią się zbytnio w odniesieniu do Far Cry 3. Naprawdę nie różnią się. Jedyne nowe, co zauważyłem, to wspomniany wcześniej przy okazji prezentacji opcji helikopterek jednoosobowy. No i widzicie, mamy tutaj lotnię. Lotnię też mieliśmy w trójkę, została tam zainicjowana mechanika lotni. Możemy również rzucić ochłap mięsa z ukrycia, aby zwabić dzikie zwierzęta na pozycję naszych nieprzyjaciół. Tak się właśnie ląduje lotniami tutaj w ścianie. I tak naprawdę udało mi się przejąć już do tej pory jeden outpost, jedną bazę przeciwnika, nie oddając jednego ani jednego strzału. Po prostu rzuciłem dwa ochłapy mięsa, zjawił się tygrys i zjawił się niedźwiedź i załatwiły sprawę za mną. Za mnie, za mną. Przede mną. Ale załatwiły sprawę absolutnie za mnie. Zwłoki w tej grze zostają chyba na całą długość tej gry. Jak tutaj zauważyłem, dobrze. Oczywiście w grze mamy do wyboru plejadę broni. Możemy posługiwać się dwoma rodzajami łuku. Jednym wyglądającym jakby wystruganym przez samego Geppetto, a drugi jak przez jakiegoś azjatyckiego mędrca z krainy baśniowej jakiejś tam. Oczywiście pod względem rozłożenia osad, wiosek i naszych safe house'ów, tak, czyli tych domków, w których czujemy się bezpiecznie. Tutaj nam nic nie zagraża, możemy się przespać, możemy dokonać zakupu broni i tak dalej, i tak dalej. Gra wygląda no, identycznie z punktu widzenia mechaniki, jak wyglądał Far Cry 3. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Uzupełniamy sobie broń, prawda? Możemy sobie kupić oczywiście mnóstwo broni. Mamy tutaj ten do wyboru walutę kiracką, nie wiem jak to się nawet nazywa, w każdym razie na banknotach tych lokalnych widnieje twarz antagonisty z gry, Paganina, do którego przejdę troszkę później. Mamy do wyboru różne przedmioty, tak? Możemy sobie kupić jakąś zbroję, która zmniejsza oczywiście naturalnie nasze obrażenia, tak, to się nam oczywiście zmniejsza w miarę kiedy obrywamy naturalnie, do tego trzeba to dokupywać. Powiecie sobie, cholera, co za kwoty, 10 tysięcy, 20 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. O, może sobie kupić tutaj jakiś taki strój skrzydlasty, może za chwilkę. Ale tak naprawdę pieniądze w tej grze wpadają cholernie często. Chwila, moment i macie pełny portfel. I już się denerwujecie, że nie możecie zbierać więcej gotówki, czy też więcej przedmiotów. Podział broni, oczywiście na broń podręczną, na sidearms, weapons, tak, na broń główną, że tak powiem. Jako główną broń wybrałem sobie snajperkę Dragonowa, SVD. Jest to jedna z moich ulubionych broni. Wszystkie te bronie odblokowujemy na drodze progresu w grze, naturalnie. Blokujemy możliwość ich zakupu, no właściwie. Mamy tutaj tak zwane signatures, czyli unikalne bronie. Możliwość zakupu jest odblokowana dokładnie w identycznie ten sam sposób. A tutaj mam, proszę, sidearms. Jest tutaj broń, którą odblokowałem z panelu Uplay za zdobyte punkty, a jest to bardzo, bardzo bliska mojemu sercu broń i bardzo się cieszę, że została zaimplementowana do gry. Jest to też dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ jest to broń, jakiej używał Robocop. Tak. Każdą z broni możemy sobie obejrzeć z bliska, możemy ją troszkę pokręcić, no tą bronią za bardzo nie pokręcimy sobie, jak widać. I możemy te bronie również delikatnie upgrade'ować. W tej chwili dokupię tłumik i dokupię powiększony magazynek. Możemy zmienić również kolor tej broni. Może zaprezentuję więcej tych kolorów.
Kolory, z tego co uważam, także odblokowane sobie są na drodze progresu w grze i różnią się w zależności od broni, tak naprawdę. Tak. Proszę bardzo, przemalowaliśmy, mam założoną w inwentarzu. Możemy zrobić, co możemy zrobić ze snajperką? Tak naprawdę niewiele możemy zrobić ze snajperką, poza tym, że możemy ją sobie tylko pomalować. Dobrze. Amunicja. Oczywiście mnóstwo typów amunicji do wszystkiego. Wybuchowe strzały, które są świetne, aczkolwiek ich jeszcze nie odblokowałem. Muszą być świetne, w końcu Jordan Rambo ich używał, tak, i nigdy na nie nie narzekał. Dlatego muszą być świetne. Mapy. Tutaj zdobywamy, odblokowujemy i kupujemy mapy do skarbu, tak, do jakichś takich tajnych lokacji z fajnymi przedmiotami. Dokładnie ta sama mechanika jak Far Cry 3. Możemy oczywiście sprzedać także swoje graty, wszystko co zdobywamy na drodze, tak? Sprzedam jakieś różne przedmioty. Zdobyłem nawet raz zużyte kondomy, które mogłem sprzedać za kilka tysięcy, jeżeli ktoś takich używa. No w sumie recycling to recycling, tak? Dobrze. Wyjdę z tej lokacji. Mamy tutaj troszkę nocy. Proszę bardzo, oto tryb. Zwróćcie uwagę, jak ta broń się animuje. My się... Właściwie tak samo, jak to się animowało w przypadku Robocopa. Dobrze, jeżeli chodzi o modele broni. Oczywiście, modele broni niesamowicie mi się podobają, tak? Bardzo. Jednakże, jak zauważyliście w przypadku prezentacji menu, był tam taki suwaczek od Field of View. Field of View działa tutaj dobrze, jest to naprawdę fajna głębia i bardzo, bardzo dobrze mi się gra. Jednakże nie ma to wpływu na modele broni. Przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby miało to wpływ. Powoduje to to, że taka snajperka zajmuje dosłownie pół ekranu. Dosłownie pół ekranu, tak. Dobrze, ale mniejsza o to. Co mnie się tutaj podoba jeszcze, zanim zacznę marudzić o tym, co mi się nie podoba. Modele zniszczeń wszystkiego, czegokolwiek mi się bardzo podobają. To mi się podoba. To, że można robić takie rzeczy. Bardzo ładnie wizualnie wygląda, tak? Bardzo mi się to podoba. To mi się podoba. Proszę bardzo. Jak to pięknie wszystko reaguje. Dźwięki mi się bardzo podobają. To, że czuć, że bronie są cholernie potężne. Kiedy strzelam z tej snajperki, brakuje mi tylko odrzutów w myszy, żeby mi szarpało dłonią. Wszystko to, czego potrzeba, jeżeli chodzi o dobrą grę akcji, dobrego FPS-a. Pod tym względem. Tutaj nie mogę naprawdę ani troszkę narzekać. Co mi się jeszcze podoba? To, że mogę spalić to drzewo, bo mi się cholernie nie podoba. Tak? Mogę wszystko tutaj tak spalić, tak na dobrą sprawę. I to pozostanie spalone. Proszę bardzo. Tak, wiem, było to już zaimplementowane w poprzednich częściach Far Cry'a. Tutaj jednakże dopiero wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Kiedy zaczyna palić się drzewo, to drzewo, które się pali, ma kilka faz takiego spalenia. Proszę bardzo, jak ogień idzie sobie po pieńku, potem przechodzi na gałęzie, potem, kiedy ogień zaczyna dogasać, wszystko zaczyna się iskrzyć, tak jak tutaj w przypadku tej trawy, i potem powoli dogasać, liście tak powoli zanikają, tak? Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Pod tym względem jestem pod wrażeniem. Teraz muszę biec właściwie uzupełnić amunicję, żeby... O, skrzyneczka. Żeby zaprezentować wam dalszy element gry, który mnie bardzo, bardzo ekscytuje. Uzupełnijmy amunicję. Tak jest. Uzupełnijmy. Zostało mi, jak zauważycie, 90, no prawie 100 tysięcy. Kuku. Tak, dobrze. A tu się dalej, przy okazji sobie obejrzymy to drzewko, tak? Obejrzymy sobie to drzewko. Proszę, jak się pięknie spaliło to drzewko. Tak, przynajmniej tutaj mogę być wandalem i nic mi za to nie grozi. W tym wirtualnym świecie. Tak? No, proszę. Tylko zapałki na górze brakuje. Tak. I to mi się podoba. Dobrze. Zgliszcza zostają. Takie tutaj, proszę, zniszczenie. Dobrze, w którą stronę to było do tego helikopterka? W tą stronę było. Oczywiście do wyboru mamy na naszej drodze szereg misji. Naprawdę, bardzo, bardzo dużo. Możemy zbierać roślinki, z których możemy tworzyć różne miksturki halucynogenne albo też paranojogenne. Z
takich innych mechanik, których nie było, dajmy na to w Far Cry 3, to hak, który możemy zarzucić w odpowiednie miejsce. Niestety nie jest to każde miejsce, jak widzicie. Ten orzeł mnie zaraz zacznie atakować, tak. Tak, ty draniu, ty świnio. Ta gra zmusza mnie do tego, żebym ja zabijał zwierzęta. He. Czepił się sukin kot i zabrał mi trochę HP. Trzeba się uleczyć. Dobrze, tak jest. Tak, powracając do miejsc, w których można się zaczepić. Nie można podejść sobie do skałki w jakimkolwiek miejscu, oczywiście, rzucić tego haka i się pod niej wciągnąć. A bardzo, bardzo, bardzo szkoda, ponieważ gra, uważam, ma ku temu potencjał. Zostało to jednak, że zablokowane do takich specjalnych miejsc, w których tam widzicie jest jakaś taka... Jest tam jakaś taka lina na górze, czy cholera, co to wie. Przytrzymujemy przycisk E. Zarzucamy taką linę. I wykorzystując lewy klawisz myszy się wspinamy. Możemy się oczywiście zatrzymać. Możemy sobie po takiej skale troszkę pochodzić. Możemy się też odczepić, żeby sobie spaść na dół i skręcić sobie kark w 15 miejscach. Jeżeli to nas kręci. Możemy oczywiście się też tutaj troszkę wybić. Poskakać. I jest to świeża mechanika. Jeżeli chodzi o serię Far Cry. Bardzo mi się podoba, jest bardzo użyteczna, tylko tak jak mówię, szkoda, że są jedynie możliwe, szkoda, że jest to możliwe tylko w przypadku wybranych lokacji. No, jeszcze mi się tutaj strzelił, dobrze. No dobrze, ale teraz czemu ten koleś tam jedzie, się chyba naćpał czegoś, co tam odstawia? Nie wiem. Dobrze, chciałem tam zejść, aby zaprezentować wam, przepraszam, ale ja chciałem zejść. Nie to było w planach, ale dobrze, przynajmniej się nie zabiłem. Chciałem wam zaprezentować helikopterek. Zanim jednak to zrobię. Co ty robisz? Co ty robisz, człowieku? Tak, muzyczka lokalna sobie. Skąd tu się wziął ten trup? Przeniosę cię w bezpieczne miejsce, bo tak jeszcze ktoś się potknie o twoje zwłoki i je uszkodzi, prawda? Znaczy zwłoki trzeba szanować. Nie można jej szkodzić. Tak, tam będziesz bezpieczny. No, tak jest. Tam są tylko jakieś takie ptaszki, to cię tam podziubią z brudu. Dobrze. O cholera. Ja wszedłem. Jestem. Ej, no, ej. Halo. No jasna cholera. Wszystko przez zwłoki. Wszystko przez zwłoki, no. Muszę wrócić teraz tam na górę. Chciałbym pofrunąć tym, że oto helitopterem, czy jak to tam nazwać, gokartem z wirnikiem z bardzo wielkiego wentylatora sufitowego w jakieś ładne miejsce. I myślę, że do tego celu wybiorę sobie tą właśnie wieżyczkę. Mam zaprezentować. Tak, to jest cała mapa, to jest cała kraina, to jest cały Kyrat. Muszę powiedzieć, że świat wydaje się być cholernie wielki. Cholernie wielki, otwarty świat. Jest to bardzo dobre. Naprawdę. Bardzo dobre. O, forteca Paganmina. Trzeba tam wpaść z jakimś granatem. Tak jest. Oczywiście. Outposty. Tak? Bazy, które przejmujemy dla swoich sojuszników. No właśnie. Używając... Wykorzystując tą sposobność, powiem, że... siły w tej grze dobra i zła rozłożone są w bardzo podobny sposób jak w Far Cry 3. Jest zły, tak, panujący w tym kraju, kracie, Pagan Min właśnie, którego postać, muszę powiedzieć, że jest to jedna z najlepiej zrobionych postaci w grach wideo od zawsze. Ten psychopata jest genialny i aktor, który go zagrał, powinien dostać Oscara. Jest naprawdę tak dobrze zrobione. W ogóle większość postaci, z którymi wchodzimy w interakcję w tą grze, czy to mniej fabularne, czy to bardziej fabularne, jest naprawdę dobrze zrobiony. Dobrze, powracając do outpostów, do tych baz. Bazy przejmujemy, oczywiście zdobywając wtedy to terytorium dla naszych ludzi. Nasi ludzie wprowadzają się do tych tutaj baz i strzegą naszego otoczenia. Tak? Wieże odkrywamy po to, aby poszerzyć nasze jakby pole widzenia. Ja nie wiem, co tutaj jest w tej części krainy, nie wiem, co jest. Jeżeli kiedy już odkryję tą wieżę, czy też tutaj tą, osłonią się kolejne lokacje, kolejne jakieś takie tajne miejsca, w które będę mógł sobie pójść i z których będę mógł skorzystać.
zwykle to bardzo, bardzo korzystnie dla mnie. Dodatkowo, kiedy odkrywamy takie wieżyczki, kiedy je wyzwalamy, bell towery, w sklepach pojawiają się darmowe bronie. Są to bardzo dobre, bardzo fajne bronie. Może po prostu możemy sobie je wziąć do naszego inwentarza, kiedy tylko chcemy. Dobrze, skoro już tutaj jestem, zaprezentuję również umiejętności. Tak? Taki delikatny element RPG, bym powiedział. W Far Cry 3 też to było. Tutaj mamy, powiedziałbym troszkę uproszczone właściwie, już w odniesieniu do Far Cry 3, mamy do wyboru drogę tygrysa i drogę słonia. Tak? Słoń to bardziej wytrzymałość i leczenie się. Tygrys, no, bardziej nastawione jest to na walkę. Tak? Ja wybrałem więcej tutaj opcji, jeżeli chodzi o tygrysa. W przypadku słonia wybrałem sobie więcej życia i większą wytrzymałość ogólnie. Oraz możliwość jazdy na słoniu, bo bardzo mnie to interesuje. Jak tylko zobaczę jakiegoś słonia w okolicy, to chciałbym na niego wskoczyć i zobaczyć, jak to jest przeorać stado przeciwników za pomocą słonia. Mam nadzieję, że się uda. Mamy też crafting. Crafting wygląda praktycznie identycznie jak w Far Cry 3. Aby nosić więcej broni, musimy wystrugać sobie kabury, aby nosić więcej pieniędzy, musimy sobie wystrugać portfel. I tak dalej, i tak dalej. Żeby zrobić cokolwiek, oczywiście musimy mieć odpowiednie skóry dziwnych, cholernie dziwnych zwierząt, jak na przykład Bharal, nie wiem co jest Bharal, coś tam kopytne, co wpierdziela trawę pewnie. Tutaj mamy sambar i takie tam, skoro ja muszę kropnąć, żeby nosić więcej broni. Malezyjski tapir, trzeba odstrzelić tapirów kilka, to jest bardzo, bardzo ważne. No, mamy swoje statystyki i tak dalej, nasze kolekcje. Co to są kolekcje? To się będziemy się musieli pobawić sami. Pamiętniki, zapiski i tak dalej, które przybliżają nas do całej fabuły tej gry. Tak? Jest to dosyć bardzo interesujące, bardzo, bardzo fajnie opisane, ale to pozostawię absolutnie wam do odkrycia. Zbijmy się teraz w przestworze i zaprezentuję wam, dlaczego nie można latać zbyt wysoko. Nie można lecieć zbyt wysoko, bo dzieje się właśnie cholera jasna to. Wii! Ale po chwili silnik się włącza, możemy odzyskać kontrolę. Tak to zostało rozwiązane. Dzięki temu, że ten helikopterek pod względem Field of View działa podobnie jak broń, no troszkę to tak jakby wystaje mi tutaj, dziwnie się z tym czuję. Możemy jednak się przelecieć. Pięknie to wygląda, nieprawdaż? Słońce przenikające, chmury, dymy. No dajże tam spokoja. No przecież nie jestem aż tak... Dobrze, no zniszmy się troszkę. Co, namierza mnie ktoś? Jakąś rakietą balistyczną? Nie sądzę. Pory dnia mają też wpływ na to, jak dużo mgły czy też chmur się pojawia i jest to bardzo, bardzo fajne. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Bardzo ciekawe. Tak, pod względem graficznym jest to naprawdę genialnie zrobiona gra. Powiedziałbym, że jest to godna wersja PC. Dużo, dużo przewyższa jakością wersje konsolowe. I słusznie. O to chodzi w PC-cie, prawda? Nie po to wydajemy grube tysiące, aby się raczyć konsolową jakością grafiki. Więcej za to muszę akurat niechętnie, ale muszę pochwalić Ubisoft. Aha, tam są przeciwnicy. No to trochę sobie zrobiłem buby. Ale przynajmniej będę mógł zaprezentować wam system walki. Ze śmigowca też możemy strzelać. Niestety wątpię, że kogoś trafię z tego śmigowca. Chyba mi się nie uda trafić. Sam raczej zginę okrutnie ze śmigowca. O, chyba jednak jednego udało mi się trafić. Dobrze, co zrobię? Co zrobię w takiej sytuacji? Wyląduję, wyjdę i spuszczę im manto.
Mam nadzieję, że mi się uda, oczywiście. Wezmę do tego celu mojego wiernego Dragonowa, bez którego nie ruszam się nawet do kibla w tym świecie. Ponieważ wszystko tutaj nas chce zamordować. Co tam ginie? Kto tam do nich strzela? Czy moi sojusznicy do nich strzelają? Czemu wy giniecie? Zabieracie mi całą satysfakcję. Oczywiście pokonanych przeciwników możemy zmacać w ten właśnie sposób. Należy się dobrze ustawić do tego celu? Tak, tak, widzisz. Nie ma to jak macać po tyłku, a jeżeli już są martwi, to nam nic nie zrobią, prawda? Żeż ty w... pizdu! Das wąż! Zatruty jestem! Ty gnido! Jeszcze żyjesz? Nie, już nie żyjesz. Zatruł mnie skubany. Tego się nie spodziewałem. No, w sumie węże były i w Far Cry 3. Dobrze, wejdźmy do tej wieży. Co tam się dzieje? Czy ten pojazd lewituje? A, nie doczyta... Tja... Myślę, że powinienem wejść wyżej. But, mam buta, tak jest. Nie wiem, czy to jest ukłon w stronę Duke Nukem 3D, ale podoba mi się użycie buta. Powinno być więcej butów w grach. Oczywiście to mechanika identyczna jak Far Cry 3, wspinaczki i tak dalej, i tak dalej. A zresztą mnie się to podobało. I dalej mnie się to podoba. Dalej nie wiem, co do mnie strzelało, ale... I co do nich strzelało przede wszystkim. I zagadki, nie wiem, czy się po prostu nie lubili się, czy... Są jakieś problemy biznesowe, w karty ktoś przebrał, czy coś. Tak. Pszczoły można strzelić, widzę. Ja nie będę wkurzał... Aha. Pszczoły to mnie atakują, do jasnej cholery. Może jednak powinienem w nie strzelić. Oczywiście mnóstwo znajdziek, mnóstwo achievementów, które możemy zrobić, jak zrywanie na przykład plakatów propagandowych. W sumie, czemu nie? Zawsze to jest dodatkowa forma rozrywki. Nie. Zjeżdżaj z mojej ziemi. Dobrze. Pójdziemy dalej. Widoki się polepszają. Czujemy nawet, jak wiaterek nami buja. To jest bardzo miłe. Efekty dźwiękowe, jak wspomniałem wcześniej, również nie tylko jeżeli chodzi o efekty broni, ale także same efekty środowiskowe są bardzo, bardzo klimatyczne. Genialne są. Jeszcze do tej góry, jeszcze idziemy do tej góry. Tak, na górze każdej wieży oczywiście jest jakaś unikalna skrzyneczka, kilka pierdółek, którymi nas uraczono. Musimy wyłączyć także propagandowe audycje emitowane przez głośniki tejże wieżyczki. Jak widać, taki wieżyczek jest 17 w całej grze. Teren zostaje odsunięty. Tutaj mamy oczywiście troszkę zmodyfikowaną wersję widoków z Assassin's Creed, czy też z Far Cry 3, pokazującą unikalne miejsca, w które możemy się udać. Myślę, że dużo ulepszona mechanika i prezentacja w odniesieniu do Far Cry 3 dużo bardziej mi się podoba przynajmniej. Trafia w mój gust, bardziej taka bardziej dynamiczna, mniej... No i proszę bardzo, odblokowałem kolejną broń za darmo w każdym outpoście. Tak jest. Pojawiły się także nowe zadania, nowe czynności. Proszę bardzo. Tajne miejsca też są, które nagradzają nas doświadczeniem i jakimiś unikalnymi przedmiotami. Super. W takim razie, teraz chciałbym zaprezentować wam przejęcie jednego z outpostów, jednej z bazy nieprzyjaciela. Może zatem przejdźmy do tej. I jak tylko doczłapię się do mojego śmigłowca, którego zostawiłem tam. Tak jest, tam. Oczywiście możemy złapać się
za linę. W ten sposób. Z liny też możemy strzelać. Tak, jak tylko zjedziemy sobie z wieżyczki. Zauważyłem, że to jest takie tendencyjne właściwie. Zjeżdżamy z wieżyczki. Jest radio, w którym wydziela ktoś ryja z prośbą o pomoc. I zwykle z tego, co zauważyłem do tej pory, zrobiłem takich rzeczy już kilka w grze. Mamy do wyboru albo dowiezienie zapasów, trzeba po prostu znaleźć je gdzieś w świecie, odebrać zwykle 2 punkty, a potem na czas jechać je oddać. Takie to jest tendencyjne i powtarzalne, ale nagradza nas to troszkę sporą ilością punktów doświadczenia, pieniążkami i no myślę, że zawsze to przedłuża jakoś rozgrywkę. No. Mogliby to bardziej, jak to ująć, może dać większy wybór tych misji, takich, tak, dużo, dużo większy. Dobrze, przejdźmy do naszego śmigłowca. Gdzie jest to nasz śmigłowiec? Tu jest nasz śmigłowiec, który zagubiłem. Popatrzcie na te tekstury, zresztą tekstury są naprawdę piękne. Naprawdę dobrze, dobrze zrobione. Wszystko to wygląda bardzo, bardzo zdrowo, tak. Klimatycznie. Widać w tej grze kulturalny zarys tej całej krainy. Co mamy? Tam jakiegoś... Co jest? Rosomak? No tak. Spalaj, nie będziecie wypuszczać. Zresztą zwróćcie na to, z jakimi detalami zrobione są te zwierzęta. Animacja jego futro, no to przez te kraty niezbyt dobrze widać, ale... Przecież nie zbliżę się do tego żywego, bo mnie zadziubię. Aż... Lecimy do bazy przeciwnika. Mam nadzieję, że jakiś słoń tam będzie. Oczywiście o drzewo można się rozbić, dlatego trzeba bardzo uważać. Co zatem nie podoba mi się w tej grze, bo myślę, że najwyższy czas o tym powiedzieć. Drastycznie, dobitnie. Są to niesamowicie niewyjaśnialne skoki FPS-ów. Na przykład, kiedy wchodzę do akcji, dzieje się bardzo dużo. Wybuchy, rozpryski, drzewa fruwają, latają, ludzie fruwają, latają, zwierzęta fruwają, latają i inne rzeczy. Mam 100, 120 klatek nawet potrafi się wyłonić. Jednakże, kiedy wchodzę do pustej szopy, tych klatek może być 20 albo i mniej. Idę sobie jedną drogą, mam klatek 100. Obracam się w stronę ściany, mam klatek 20. Musi to być bardzo wymagająca zatem ściana. Niesamowicie wymagająca ściana. Optymalizacja jest naprawdę żałosna. Zresztą już w dniu premiery wydany został, dosłownie w dniu premiery, wydany został 3-gigabajtowy patch, który poprawić miał nie wiem co. A jeżeli cośkolwiek poprawił, to musiało to być drastyczne. Musiało być naprawdę dużo, dużo gorzej niż jest w tej chwili. Ponadto gra potrafi mieć problemy z uruchamianiem się. Bardzo duże problemy z uruchamianiem się. Bardzo często program przestaje mi odpowiadać, kiedy go uruchamiam. Muszę poczekać 10 do 15 sekund, uruchomić jeszcze raz, czasem trzeba zamknąć program. Bywa, zdarza się. Okej, wygląda mi na to, że jest to po prostu pod względem mechaniki silnika. Gra zbyt wcześnie wydana. Już nie wspominając o tych wszystkich graficznych bugach, których całe szczęście teraz nie ma. Teraz nie ma, kiedy nagrywam dla was ten film. Bardzo się z tego cieszę. Tam jest jakoś tak pusto. Myślę, że jest to przypisane lokalizacyjnie w takim razie. Są może takie lokacje, które to wywołują. No proszę, nie. Możemy sobie swoich sojuszników przywołać, którzy troszkę zamieszają w tym bałaganie. Mechanika przejmowania odpustów jest identyczna, jeżeli chodzi o odniesienie do Far Cry 3. Także tutaj nawet nie ma co zbyt wiele tłumaczyć. Najlepiej się zakraść. Za niewykrywalność dostajemy kolejne punkty, które przepraszam, troszkę mi się głos wyczerpuje. Pozostałości chyba po przybytej chorobie moje gardło straciło trochę na sile. Dobrze, co postaram się zrobić? Postaram się tam zwabić zwierzę. Nie postaram się zwabić zwierzęcia, ponieważ nie mam mięsa.
Żeby zwabić jakieś zwierzę, musiałbym odstrzelić jakieś zwierzę i zdobyć jego mięso. Ale jak na złość nie ma tutaj zwierząt w pobliżu. Nie widzę też słoni tutaj w pobliżu. Bardzo mnie to niepokoi, że tutaj nie ma słonia. Bardzo chciałbym wam zaprezentować wykorzystanie słonia. Przyjmijmy może po cichu ten lokalizację. Oczywiście nie wyłączyłem alarmu, co sprawi, że przysłane zostaną posiłki. O nie. Troszkę amatorsko. Troszkę amatorsko, ale myślę, że przynajmniej będzie więcej akcji. Snajperka dragonowa jest genialna. Polecam. Dostałem na praktycznie od samego początku gry. Nie wolałem sobie grać bez niej. Draniu. Haha, przyjechały. Przyjechała odsiecz. Nie chcę noża, chcę koktajle Mołotowa. Chaos! Dziecinko. Granaty, mamy 3 granaty, świetnie. To jest. Nie ma tak dobrze. Walczysz z człowiekiem na zaawansowanym stopniu nubostwa. Nie jest już tak łatwo, jak na normalnym stopniu nubostwa. Możesz ty. Ty mnie zaszedłeś. Tak jest, pistolet Robocopa zawsze się przydaje. Chcemy mieć właściwie replikę takiego pistoletu. To może lepszym pomysłem będzie się uleczenie troszkę. Wydubanie z siebie tego badziewia. Jak widzicie, jestem w środku akcji. I szczerze mówiąc, mam tutaj naprawdę dużo FPS-ów. W tej chwili 70. I tak oto przejąłem drugą bazę przeciwnika. Tak to wygląda właśnie. I zaraz już wprowadzają się sojusznicy. Co robimy? Przeszukujemy oczywiście wszystkie skrzyneczki tutaj dostępne. Poszukujemy zwłoki przeciwników, żeby odzyskać utraconą amunicję, żeby troszkę się wzbogacić. Ewentualnie przejąć ich. Co to jest? Tak, tak, nie, dobrze, nie. Może jakieś auto, sponsor, coś, jakieś wyzwanie. Kolejne. Żeby się tutaj, proszę, rozejrzeć. Dyspozycja, pieniążki. Proszę bardzo, warto się rozglądać w tej grze wszędzie. Warto zwiedzać każdą lokację tak naprawdę, nawet najmniejszą. Możecie się zaskoczyć, jak wiele użytecznych rzeczy tutaj znajdziecie. Ale taki przykład. Widzicie, akcja się skończyła w tej chwili i mam 29 klatek animacji. Po zakończonej akcji. W trakcie 70, po zakończonej 29, 30, 35, 40 w tej chwili. Także jest to wręcz niesamowite. Naprawdę. Jest to wręcz niesamowite, w jaki sposób działa silnik tej gry. Jest to cholernie nielogiczne. W każdej bazie oczywiście nasz domek. Tutaj mamy do wyboru, o proszę bardzo, misję, w której musimy uratować zakładników. Tak? Tę misję oczywiście przejąć. Może zaprezentuję wam w takim razie tą misję. Tak, dobrze, zajmę się tym. Najpierw jednak, nowa broń. Najpierw jednak sobie zakupię, tak powiem, więcej amunicji. I teraz możemy iść ocalić jego przyjaciół. Tak, tam pokazywał się marker w tamtą stronę. Myślę, że tam będzie lepiej podjechać. Tak szalałem, że wszystko zdemolowałem. Dobrze, wezmę sobie tą furę. Można się fajnie porozglądać. Mechanika poruszania się pojazdami lądowymi, czy jest to woda, czy jest to ląd, jest bardzo dobra. Myślę nawet, że delikatnie usprawnione jest sterowanie w odniesieniu do Far Cry 3. Chociaż w Far Cry 3 nie miałem z tym jakichś problemów.
Lokalna muzyczka sobie przygrywa, fajnie. La 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 la. Oj, 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 nie, 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 nie. A za blisko, dobrze, za blisko. Za blisko. Zdecydowanie za blisko, trzeba do tego podejść taktycznie, ponieważ jeżeli nie podejdziemy do tego taktycznie, to zakładnicy zaczną być zabijani. Dlatego moja strategia wygląda następująco. Wejdź na wzniesienie i użyj swojej snajperki. Jedyne, co mi w tej snajperce przeszkadza, to to, że nie ma tłumika. Można oczywiście udać się na dół i pozałatwiać wszystkich nożem albo pistoletem z tłumikiem. Tak. Ja podchodzę do tego w troszkę bardziej tchórzliwy sposób. Możesz sobie zaznaczyć przeciwników dla pewności. Zabijają, zabijają. Nie! No przeładuj zresztą. Tak, gdyby zabili zbyt wielu zakładników, to misja byłaby oblana automatycznie. Tutaj gdzieś jesteś. Dobrze. Oswobodzeni. Zdaje się, że tak. Niestety jeden zginął. Chciałem lepiej, ale załatwiło mnie przeładowywanie broni i tak naprawdę gówniane celowanie. Spójrzcie na to, jak reaguje taka osoba. Naprawdę. Ciekawie, naprawdę ciekawie. Cały świat gry wydaje się niesamowicie żywy. Dużo żywszy niż miało to miejsce w przypadku Far Cry 3. Wszystko wydaje się wchodzić w lepsze interakcje z sobą. Tak, to była jedna pani, która kieruje tutaj działaniami ruchu oporu, że tak powiem, tak można by powiedzieć, ruchu oporu. Proszę bardzo, co my mamy? Nie chcę za ciebie szczerze, tylko uciekasz, że właśnie wam pomogłem, a ty jeszcze ze mną uciekasz. To jest głupi NPC, naprawdę, głupi. Tak, o, i proszę bardzo, wyskoczyła informacja, że mój ekwipunek jest niesamowicie, niemalże pełny. A tutaj, że już jest pełny, bardzo to przeszkadza, bardzo. Zmusza nas to wręcz do wykorzystywania tego systemu craftingu, a tak naprawdę to mnie do tego nie śpieszno. Jednakże zostaję do tego zmuszony i wtedy z niechęcią się temu oddaję, tak, żeby móc po prostu nosić więcej gratów. Wejdźmy może do tej zacnie wyglądającej ciężarówki, niczym z filmów z Johnem Rambo. I jako, że nie znalazłem tego cholernego słonia, udam się w kierunku kolejnej bazy, aby wam tego słonia zaprezentować. Bardzo wam chcę zaprezentować tego słonia. Widzicie, jak ja wam bardzo chcę zaprezentować tego słonia. Bardzo, bardzo, bardzo. Dobrze. Myślę, może w takim razie tutaj. Nie, może nie tutaj, bo może wykorzystamy coś bliżej. Tutaj jest bliżej. Może to logiczniej w tamtą stronę się poruszać. Czy ja ustawiłem ten waypoint? Czy ja go ustawiłem? Nie ustawiłem. Teraz go ustawiłem. Dobrze. No, ciężarówką jakoś lepiej się jeździ, jakoś tak ciężej, czuć, że ten pojazd jest cięższy, ciekawszy. Bardzo podoba mi się ten akcent lokalnego radia w pojazdach, jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście wpływa na klimat i to strasznie, strasznie wpływa na klimat. Zobaczcie, jak mi to rwie. Strasznie. Skoki FPS-ów. 70, 20, 80, 15. To jest wow. Niesamowite. Cholernie niesamowite. Jakie te skoki są. Dobrze. Chciałbym również jakieś zwierzę odstrzelić, żeby zdobyć kawałek mięsa. I zaprezentować wam, jak można wabić drapieżniki. Ale jak na złość, nie ma tutaj żadnej dziecizny do odstrzelenia. Jest to wredne.
Bardzo. Bardzo, bardzo. Ale jest słoń. Jejku, jest słoń. To są losowe wydarzenia, które... w których możemy pomóc naszym sojusznikom. Troszkę się ukryję. Pomogę mu. Uzbrojony jest, sukin kot. Nieźle uzbrojony, mogę do niego... Gościu. Co ty strzelałeś? Tak, tam jest tygrys. Ale jajdza. Ja sobie przeładuję i może uda mi się go pokonać. Może. Sukin kot. Nie wiem, ile strzałów trzeba, żeby zabić tygrysa, ale mi uciekł. Chodź tu, koleżko. Uciekaj, zanim cię tygrys zje. Nie chcę tego do cholery. Czasem mnie irytuje właśnie to, że zamiast przeszukać przeciwnika, to zabieram jego broń. Gdzie słoń? Tu jest słoń. Idę do słonia, biorę słonia, idę do obozu, na misję samobójczą. Właśnie to wam chciałem pokazać. Słoń! Jest słoń! Das słoń! Tak się jeździ na słoniu? Nie wiem, czy tak się jeździ na słoniu, ale wykorzystując słonia mogę użyć snajperki. Mogę szczerze ze snajperki z grzbietu słonia. To jest zajebiste! Krótko, zwięźle i na temat. Zajebiste! Ciekawe, czy mogę tak zadeptać. Mogę tak zadeptać tygrys. O, drugi słoń. Był bliższy. Bardziej słoniowy, ale mój słoń jest bardziej słoniowy niż tamten słoń. Co robią słonie? Słonią się. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś wspaniałego. To jest bardzo dobre. Cholernie dobre. Rabakap. Dobrze, przychodzą posiłki, bardzo mnie to cieszy. A jest. Nie wkurzaj słonia, synu. Przy okazji możesz się chyba troszkę patykiem podziabać, żeby się uleczyć. W jakiś sposób dziabanie się patykiem w tej grze leczy, prawda? Tak. Czy mogę coś zrobić tutaj z tym pojazdem? Nie mogę. Muszę się uleczyć. Cholera. Teraz mnie zabiją. Odwrót taktyczny. Granat. Taktyczny granat. Żyj granata. Das Mołotow. Dobrze. Dobrze, tych panów trzeba załatwić ze słoniem. Tych panów trzeba załatwić z Mołotowem. Trzeba się uleczyć. Chyba mi słonia załatwili. Oj, zaraz mnie załatwią. Ajajajaj. Jak mogliście zabić słonia? To jest takie dzielne, odważne i dostojne zwierzę. To było okrutne i musicie za to ponieść karę. Nie mam amunicji. Właśnie ponoszę karę za brak amunicji. Nie mam amunicji, ale są pieniądze, nie? Super. Nie ma to jak się przypalać, tak? I nie ma to jak być zabity przez... W mordę, ja jeszcze żyję. Ale to była mega drzazga. Cholera, cholera, cholera. Nóż, nie chcę noża, mam jednego Mołotowa. Jeszcze się przy... Tak, we've got you now. Myślę, że trzeba będzie przejść do opcji walki z buta zaraz.
Boże, znajdę trochę cholernej amunicji. Vintage porn. Tak, porno mnie w tej chwili pomoże. Naboje, naboje, cokolwiek. Śrubki, noże, nic. A litość boską. Nic nie mam. Dobrze. A ty! A! I tu jest bubel. I tu jest bubel. I w tym momencie dochodzimy do pytania. Czy gra się zapisała? Tak, gra się zapisała zaraz przed obozem. Czy mogę wziąć znów słonia, czy one są tutaj dystrybuowane losowo? Jest słoń, mogę wziąć słonia. Świetnie. Od tej pory słoń to moja ulubiona broń. Dzień dobry. Genialne, naprawdę. Pod tym względem gra mi się bardzo podoba. Reasumując za to, moi drodzy, ponieważ ten film jest już wystarczająco długi, tak zdaję sobie z tego sprawę, pod względem mechaniki silnika. Ta gra jest skrajną porażką. Według mnie została wydana zbyt pośpiesznie. Ma swoje błędy, glitche, bugi graficzne, problemy z renderowaniem, problemy, wielkie problemy z wydajnością, typu gigantyczne skoki FPS-ów. Ja wiem, rozumiem, że zwykle ludzie winią dewelopera, a powinni winić swój sprzęt tak naprawdę. Jednakże w moim przypadku zostało to już potwierdzone, dlatego mogę troszkę o tym pomarudzić na ten temat. Co jeszcze? Może małe zróżnicowanie tak naprawdę misji pobocznych. W większości przypadków robimy to samo, tak? Przejmujemy obozy przeciwnika, czy też dokonujemy oswobodzenia zakładników, czy też dostarczamy zapasy do jakichś takich lokacji tych bojowników o wolność. I to tak naprawdę tyle. Oczywiście rodzajów misji jest troszkę więcej niż to, co zaprezentowałem. Odkrycie tego jednakże zależy do was. Pod względem graficznym gra jest absolutnie piękna. Pod względem graficznym, pod względem w ogóle artyzmu całego, pod względem wykonania dźwiękowego, pod względem mechaniki gry również. Nie mogę się przyczepić tutaj do wielu rzeczy. Jest naprawdę, naprawdę dobrze. I muszę przyznać, że pomimo problemów z FPS-ami, ta gra sprawia mi bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Jest naprawdę... Dobrze się wycofałem. Bardzo pod tym względem dobrze zrobiona. I to by było na tyle, moi drodzy. Bardzo dziękuję za uwagę. Nazywam się Lord Ciacho i zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Niechaj słowo się szerzy. Do zobaczenia następnym razem.